Cześć. Temat tego wykładu brzmi Pan Tadeusz Adama Mickiewicza jako epopeja narodowa. Adam Mickiewicz, wieszcz narodowy, poeta romantyczny, stworzył największą epopeję pod wpływem gorzkich przeżyć. Impulsem twórczym dla poety była paryska emigracja, która nadała panu Tadeuszowi ostateczny kształt i ukazała romantyczny motyw tęsknoty za ojczyzną. Lecz głęboki wyraz tęsknoty za krajem Mickiewicz wyraził już wcześniej. Choćby w sonecie Stepy Akermańskie, w którym podmiot liryczny nasłuchuje głosu z dalekiej Litwy. Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie, historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we 12 księgach wierszy, bo tak brzmi pełny tytuł poematu, powstał w latach 1832-1834 w Paryżu. Dzieło podejmuje wiele wątków. Historię szlacheckiego sporu pomiędzy rodem Sopliców i Choreszków, romans, w który wplątują się młodzieniec Tadeusz, śliczna młodziutka Zosia i jej ciotka Telimena, a także m.in. wprowadzający komizm spór o harty pomiędzy asesorem a rejtanem, ciągnący się przez cały utwór. Jednak głównym wątkiem pana Tadeusza jest tło historyczno-polityczne zniewolonego państwa. Polska jest wtedy pod zaborami. Nadzieje na odzyskanie upragnionej wolności pokładane są w cesarzu Napoleonie, który może stawić czoła Rosji. Zagorzałym zwolennikiem wybuchu powstania i przyłączenia się do Francuzów jest ksiądz Robak, zakonnik, ukrywający swą przeszłość pod habitem, potajemnie działający na rzecz ojczyzny. Epopeja Mickiewicza rozgrywa się zatem w kluczowych dla kraju czasach. Opowiada o przełomowym momencie w historii polskiej szlachty. Mickiewicz barwnie odmalowuje polską szlachtę dworską i zaściankową. Fabuła koncentruje się na sporze pomiędzy dwoma wielkimi rodami, Soplicami i Choreszkami. Niebagatelną rolę w sporze odgrywa postać Jacka Soplicy, czyli wspomnianego wcześniej księdza Robaka. Postać ta jest osią fabularną tekstu. Wbrew temu, co mówi tytuł dzieła, to właśnie Jacek Soplica jest głównym bohaterem pana Tadeusza. Dopiero w trakcie utworu wychodzi na jaw, że ksiądz Robak, czynny emisariusz, jest bratem sędziego Soplicy i ojcem Tadeusza. W młodości zakochał się w Ewie Choreszkównie, córce stolnika. Jednak przez jego hulaszczy tryb życia, zamiast ręki ukochanej, Soplica dostał od Choreszków czarną polewkę, czyli odmowę ślubu. W przypływie złości i afekcie zabił stolnika, a dodatkowo zostało posądzone o kumoterstwo z Moskalami i zdradę. By nie dać się zrusyfikować, Soplica wyjechał na emigrację. Powrócił pod kapturem imieniem Robak, by zmazać swoje winy i pychę. By odpokutować, zaopiekował się Zosią, córką Ewy, ukochanej sprzed lat, i oddał ją w dobre ręce Telimeny, planując w przyszłości ślub Zosi z Tadeuszem. W losach księdza Robaka, Jacka Soplicy, poeta ukazał niezwykłą przemianę i fabularną metamorfozę, która dokonuje się na kartach epopei. Z zawadiaki, pełnego pychy szlachcica, symbolizującego upadek polskiej szlachty, zmienia się Jacek w dojrzałego, skromnego człowieka, działającego na rzecz ogółu. Ostatecznie rekompensuje swoje winy, gdy przyjmuje na siebie kulę, przeznaczoną hrabiemu Choreszce. Spowiada się przed Gerwazem na łożu śmierci i odchodzi spokojnie. Ostatnim potomkiem rodu Choreszków jest hrabia. Tytuł hrabiowski ma po kądzieli. Romantyk, lekkoduch, poeta, który przyjeżdża do Soplicowa odebrać w spadku podupadający zamek. Zamkiem opiekuje się klucznik Gerwazy, początkowo negatywnie nastawiony do Sopliców. Wspomina on atak Moskali na zamek swojego pana stolnika. W trakcie najazdu Choreszko ginie od kuli Jacka Soplicy. Umierającemu stolnikowi Gerwazy obiecuje zemstę na wrogim rodzie. Gerwazy po latach opowiada młodemu hrabiemu o losach zamku,
konflikcie z przeszłości i namawia go do dokonania zajazdu na Litwie. Gerwazy Rembajło to postać dynamiczna, zmienia się pod wpływem wydarzeń. Tuż przed śmiercią wybacza księdzu Robakowi i dowiaduje się, że to właśnie on jest Jackiem Soplicą, którego szukał od wielu lat. Oczywiście w epopei Pan Tadeusz pojawia się kilka wątków miłości romantycznej. Przykładem kobiety bez skrupułów polującej na godną partię jest Tlimena, przebywająca w soplicowskim dworku kuzynka sędziego. Próbuje omamić młodego Tadeusza, nawiązuje romans z hrabią Choreszko, podkochuje się w niej także rejent. Jest to kobieta nowoczesna, trochę odstająca obyczajami od reszty, ma przy tym dobre serce. W swoich miłosnych podrygach nie kieruje się rozsądkiem. Innego rodzaju miłość nawiązuje się pomiędzy Zosią a Tadeuszem, którzy pałają do siebie uczuciem prawdziwym. Młodsze pokolenie ukazane zostaje przez Mickiewicza jako świadome zmiany. W symbolice ślubu Zosi i Tadeusza doszukać się można nadziei na zgodę i porządek, a także na zmiany. To oni, Zosia, córka Ewy Choreszko i Tadeusz, syn Jacka Soplicy, godzą zwaśnione rody. Historia na kartach epopei przejawia się w każdej księdze. W ostatniej obecna jest w sposób symboliczny w koncercie Jankiela. Z okazji zaręczyn Żyd Jankiel zostaje poproszony przez Zosię o zagranie na organkach koncertu. Jankiel wygrywa znane patriotyczne utwory, takie jak Poloneza 3 maja czy Mazurka Dąbrowskiego, czym wzbudza zachwyt gości i ogólne wzruszenie. Także opisy przyrody mogą być podłożem do wypowiedzi, refleksji patriotycznych. Podczas rozmowy Tadeusza i hrabiego dochodzi do konfrontacji poglądów. Rozprawiają oni o pięknie polskiego krajobrazu, którym zachwyca się Tadeusz, hrabia z kolei pozostaje przy swoim, twierdząc, iż to obce krajobrazy są najpiękniejsze, na przykład cyprysy na cmentarzu. Przyroda w panu Tadeuszu odgrywa niebagatelną rolę. Żyje własnym życiem, często pomagając mieszkańcom sielskiego Soplicowa. Przykładem może być burza, która rozpętała się nad Soplicowem i odgrodziła go od reszty świata. Równie bogata jak charakterystyka przyrody zdaje się być charakterystyka szlachty początku XIX wieku. Szlachta w poemacie Mickiewicza jest wielką, bogatą mieszanką postaci. Pełni rolę tła, jest bohaterem zbiorowym. W panu Tadeuszu mamy do czynienia z trzema typami szlachty. Pierwszy z nich to magnateria, czyli najbogatsi ludzie, podkomorzostwo, hrabia, nieżyjący już stolnik. W tej grupie upatrywało się niegdyś istotę wszelkich pozytywnych zmian, ale jest ich coraz mniej. Większość w utworze stanowią dwa inne typy szlachty. Średnio zamożna szlachta ziemiańska oraz szlachta zaściankowa. Pierwszą z nich reprezentują Tadeusz, sędzia, gerwazy, protazy i wojski. Sędzia czy wojski to przedstawiciele tradycji, historii, kultywują stare obyczaje i przekazują prawdy życiowe młodemu pokoleniu, w którym widzą potencjał sprawczy. Ostatnim, najliczniejszym typem polskiej szlachty XIX wieku jest szlachta zaściankowa, czy inaczej mówiąc zagrodowa, reprezentowana w lekturze przez ród Dobrzyńskich. Mickiewicz na ich przykładzie pokazuje przywary polskiej szlachty, która jest kutliwa, nie podejmuje racjonalnych decyzji, działa pod wpływem impulsu, a także myśli krótkodystansowo, nie licząc się z dobrem ojczyzny. Przykładem takiego zachowania jest bezprawny zajazd na Soplicowo. Szlachta, podjudzana przez Grewazego, bezmyślnie doprowadza do ataku. Mickiewicz z ironią pokazuje też zalety Dobrzyńskich, m.in. szybkość, waleczność, odwagę. Jednak ostateczny obraz polskiej szlachty zdaje się być pozytywny, bowiem w obliczu zagrożenia ze strony Moskali szlachcice potrafią się zjednoczyć i zwyciężyć wroga. Centralnym punktem akcji w panu Tadeuszu jest dworek w Soplicowie, stanowiący polską Arkadię, idylle polskości. Dworkiem zarządza sędzia Soplica, spadkobierca tradycji, wzorowy gospodarz, otwarty na gości, dbający o dobro każdego z jego mieszkańców. Soplicowo jest jakby wyrwane z rzeczywistości. Nie wiemy dokładnie, gdzie leży. Jedno jest pewne, w kraju nadniemnym.
Drewniany domek, podmurowany o białych ścianach, leży gdzieś na wsi. Otoczony jest lasem, stanowi ostoję polskości i bezpieczne schronienie przed zagrożeniami z zewnątrz. Nie wiemy także o czasie akcji, gdyż płynie on w Soplicowie według kalendarza natury. Celem poety było ukazanie typowego dworku szlacheckiego, który jest przykładem ówczesnego gospodarowania i podtrzymywania tradycji narodowych. Topos soplicowskiej Arkadii przeszedł na stałe do kultury i literatury jako miejsce, w którym się człowiek napije, nadysza ojczyzny. Czym jest epopeja? Epopeja jest to gatunek epicki pochodzący jeszcze ze starożytności, zwany także eposem. Epos wykorzystywany był na przykład przez Homera. Pamiętacie jego utwory Iliady i Odyseje. Epopeja to poemat mówiący o losach zwykłych ludzi na tle niezwykłych, kluczowych wydarzeń historycznych. Pan Tadeusz rozpoczyna się od słynnej inwokacji Litwo, ojczyzno moja, której użycie jest charakterystyczne dla tego gatunku. Często bowiem epos rozpoczyna się od zwrotu, prośby do muzy o natchnienie. Epopeja ma charakter narodowy, gdyż wplątane są tu wątki dotyczące naszego kraju, losów ojczyzny. Sportretowana szlachta, wojna z Rosją, zmierzch ustroju szlacheckiego to tylko niektóre z elementów cechujących nasze losy. Epopeja narodowa napisana jest 13-zgłoskowcem ze średniówką, czyli pauzą po siódmej sylabie. Niezwykły kunszt pióra objawia się już od pierwszych słów, inwokacji, które wypowiada wszechwiedzący narrator. Możemy domyśleć się, że narrator ma tu ścisły związek z autorem, Adamem Mickiewiczem. Podobnie jak Mickiewicz tęskni za ojczyzną, przeżywa jej upadek, zna dokładne losy i historię. W czasie tej lekcji dowiedzieliście się, czym jest epopeja. Zapoznaliście się z głównymi wątkami polskiej epopei narodowej pana Tadeusza. Mieliście również okazję poznać wątki historyczne, które pojawiają się w tym utworze. W celu podsumowania tej lekcji zachęcam Was do rozwiązania testu, który znajduje się pod filmem. Powodzenia!